Dzień dobry Państwu. Nazywam się Lucjan Drewicz. Można moich nagrań słuchać na YouTube pod nazwą Superfan Accordion Man albo Lucjan Drewicz. Jestem Polakiem mieszkającym na stałe w Kanadzie już od 30 lat. Czas leci. I w Kanadzie pracuję jako zawodowy muzyk, jako nauczyciel muzyki. Pracuję w kilku szkołach i jestem dyrygentem, prowadzę orkiestry, dziennie prowadzę między 4 a 6 orkiestr w kilku szkołach, a oprócz tego zajmuję się zabawą moją, moimi zabawkami tutaj w moim pokoju. Chciałbym Państwu pokazać dzisiaj, na czym polega granie na akordeonie mini. Dlaczego to robię? Dostaję e-mails z całego świata i ludzie nie rozumieją, jak to się dzieje, dużo ludzi nie rozumie, jak to się dzieje, że grając na akordeonie, który jest znany jako akustyczny instrument, można grać takie dźwięki, można takie dźwięki używać. Albo takie dźwięki. Piękny saksofon. Chciałbym Państwu pokazać, jak to się wszystko dzieje. Niestety nie możecie jeszcze widzieć, co mam pod nogami, ale to za chwilę wytłumaczę, o co w tym wszystkim chodzi. Następne wideo krótkie będzie Państwu zaprezentuję, co ja mam pod nogami i jak ja to operuję. Zacznijmy od początku. To był mój pierwszy syntezator, który kupiłem, to już parę ładnych lat temu, to jest Korg PA50. To już jest starszy syntezator, jednak uwielbiam go, ma fantastyczne dźwięki, jest bardzo łatwy w obsłudze. I ten syntezator używam do podkładów, na którym są, na tym syntezatorze są różne style, które mogę wybrać, najróżniejsze dźwięki, jak na każdym syntezatorze. Niedawno kupiłem Yamaha 910, fantastyczny syntezator i je tak używam razem w połączeniu MIDI z moim akordeonem. Teraz powiem o moim akordeonie. To jest moje dziecko. To jest Scandali, który jest jednym z najlepszych instrumentów, które się produkuje. To jest Scandali robiony w Castelfidardo we Włoszech. Super LX. Co jest ciekawego w tym instrumencie? Jest to fantastyczny akustyczny akordeon. Oprócz tego jest to MIDI akordeon. Co to znaczy, że to jest MIDI akordeon? MIDI akordeon to znaczy, że pod każdym klawiszem jest elektroniczny sensor, który jest zainstalowany przez fabrykę we Włoszech. W prawej ręce, tak samo jak i w lewej ręce, mam tu 120 guziczków, basowych guziczków. I pod każdym guziczkiem jest zamontowany sensor. Czyli jak ja wcisnę akord, powiedzmy C-dur, ten sygnał jest wysyłany przez kabel, który jest tutaj wmontowany w instrument, idzie przez ten kabel do syntezatora i tu mi wychodzi ten akord. I ja za każdym razem, jak zmienię akordy, to się automatycznie zmienia podkład, akord. Czyli zacznijmy od początku. Powiedzmy, wybieram sobie jakiś styl, który chcę grać. Santana Europa. Wciskam Santana Europa i teraz za chwilę Państwu pokażę, co ja mam pod nogami. Zaczynam grać Santana Europę, włączam start stop i zaczyna się to wszystko grać w tonacji, w której wcisnę w lewej ręce. Teraz przerwę na sekundkę, wezmę kamerę i nagram, pokażę Państwu, jak to wszystko działa.